Witajcie! W najnowszym odcinku chciałbym opowiedzieć o tym, jak działa system, który ma za zadanie sprostać rygorystycznym normom emisyjnym związanym z tlenkami azotu. Co w tym kontekście powinien wiedzieć każdy kierowca? Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Tlenki azotu są zagrożeniem dla środowiska naturalnego i ludzi. Kropka. Więcej na ten temat nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo to nie moja działka. Co dla nas jest istotne, to fakt, że europejski standard emisji, czyli tak zwane normy euro, regulują ilość tych związków chemicznych w spalinach. To wymogło na producentach konieczność zastosowania systemów, dzięki którym wspomniane normy są zachowywane. Podobnie jak to miało miejsce w omawianym przeze mnie temacie związanym z cząstkami stałymi. Odnośnik do filmu o regeneracji filtra DPF macie w prawym górnym rogu. Co do tlenków azotu, to w pojazdach spełniających normę Euro 6 ich ilość w spalinach nie może przekraczać 0,08 grama na kilometr. Kiedy prowadzimy pojazd spełniający tę normę, przykładamy się do czystości powietrza, mamy tańsze opłaty drogowe, ale dokładamy sobie pewnych obowiązków, które są związane z obsługą ciągnika. W celu zmniejszenia zawartości tlenków azotu w spalinach zastosowano układ selektywnej redukcji katalitycznej. W SCR z wykorzystaniem odpowiedniego reduktora dochodzi w cudzysłowie do uzdatniania spalin. Tym reduktorem jest 32,5% wodny roztwór mocznika. Jego technicznym określeniem jest AUS32, ale w większości kierowców znany jest pod handlową nazwą AdBlue. A na przykład produkowany w Polsce taki sam roztwór sprzedawany jest pod nazwą NOXY. Zanim opowiem więcej o roztworze mocznika, przyjrzymy się umiejscowieniu elementów układu SCR. Jego ważne części składowe znajdują się pod tą osłoną. Zdemontuję ją i zobaczymy, jak to wygląda od środka. Ok, zdemontuję jeszcze tą górną osłonę. Zauważcie, że producent za pomocą takiej grafiki odradza stawanie w tym miejscu. Najwyraźniej jest to dość delikatny element. I teraz tak, co my tu mamy? Odpiąłem naczepę, żeby było lepiej widać. Pod spodem są jeszcze dwie kolejne osłony. Pod tą z mojej lewej strony jest DPF. A tu mamy elementy układu SCR. To jest czujnik tlenków azotu, który bada ich ilość w spalinach. W Euro 6 są takie dwa. Oprócz tego w całym układzie istotne są także czujnik temperatury oraz czujnik ciśnienia spalin. Rzecz jasna znajdziemy tam również dyszę, która wtryskuje roztwór mocznika do układu wydechowego. Niezwykle istotnym elementem układu SCR jest moduł AdBlue, który znajdziemy za kabiną. Zbiera on dane pobrane ze wszystkich wspomnianych przed chwilą czujników, a na ich podstawie dobiera dawkę oraz proporcje mieszanki roztworu mocznika i powietrza. Ostatnim elementem jest rzecz jasna zbiornik roztworu mocznika, który znajduje się tutaj. To osobny bak z oddzielnym wlewem. Zaznaczam, że AdBlue nie jest dodatkiem do paliwa. Roztwór mocznika wtryskiwany jest do kolektora przed katalizatorem. Tam, mieszając się z gorącymi spalinami, uczestniczy w redukcji szkodliwych tlenków azotu do azotu i pary wodnej, które są neutralne dla środowiska. Tutaj warto zauważyć, że roztwór mocznika musi być krystalicznie czysty, bez żadnych dodatków i domieszek. Nawet niewielkie ilości paliwa lub wody mogą uszkodzić uszczelki lub elementy układu sterującego. Natomiast zanieczyszczenia, czyli jakieś drobiny lub okruchy w zbiorniku AdBlue, to prosta droga do zatkania wbudowanego filtra. Trzeba uważać. Roztwór mocznika można tankować ze sprzedawanych na stacji baniek, ale o wiele taniej wychodzi uzupełnianie go ze specjalnych dystrybutorów, takich jak ten. Mają one tę przewagę, że tankowanie jest wygodniejsze, a my mamy gwarancję jakości i czystości roztworu. Minusem jest to, że takich dystrybutorów jest mało. Ok, co do zabezpieczeń, to korek wlewu AdBlue jest niebieski i otwieramy go także niebieskim kluczykiem. Tego się nie da pomylić. Zwróćcie uwagę na sam otwór wlewu roztworu mocznika. Jest znacznie węższy od pistoletu diesla. Właśnie dlatego, żeby przez roztargnienie nie zatankować tutaj ropy. Z kolei w drugą stronę działa to tak, że pistolet dystrybutora roztworu mocznika ma zabezpieczenie magnetyczne, które odblokuje się tylko kiedy włożymy go do wlewu AdBlue. W tej osłonie jest magnes, który podnosi jakąś zapadkę w pistolecie i umożliwia tankowanie. W ten sposób nie zadziała, choć odrobina może się wylać. Jeśli tankujecie roztwór mocznika z baniek, to miejcie z tyłu głowy, że ma on silne właściwości korodujące. Jeśli wyleje się na karoserię albo na coś metalowego, należy spłukać to dużymi ilościami wody. Cena AdBlue w dystrybutorze, przynajmniej tutaj, to złoty 40 za litr. Co do zużycia, to różne źródła różnie podają. Wahanie jest od 3 do 5% spalonego paliwa, czyli na 100 litrów ropy zużyjecie od 3 do 5 litrów roztworu mocznika. Pamiętajcie, żeby tego zbiornika nie napełniać pod sam korek. Jak podaje producent, poprzez zjawisko rozszerzalności cieplnej płyn po prostu może się przelać albo wypłynąć poprzez odpowietrzacz zbiornika. W skrajnych sytuacjach, w ekstremalnie niskich temperaturach może dojść do rozerwania baku. Poziom AdBlue sprawdzamy w tym miejscu. Warto wiedzieć, że z rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej dotyczącego emisji zanieczyszczeń wynikają dość restrykcyjne ograniczenia w eksploatacji, których zadaniem jest upewnienie się, że w baku AdBlue pojazdów spełniających najwyższe normy emisyjne zawsze będzie zapas roztworu mocznika. W tym ciągniku wygląda to tak, że kiedy poziom roztworu w zbiorniku spadnie poniżej 10%, to dostajemy informację o koniecznym, niezwłocznym uzupełnieniu baku. Kolejne ostrzeżenie mamy przy 5%, a kiedy je zignorujemy i poziom AdBlue w zbiorniku spadnie poniżej 2,5%, to po następnym postoju pojazdu komputer wyświetli nam komunikat AdBlue zmniejszona wydajność, co skutkuje obniżeniem momentu obrotowego silnika. Jeżeli twardo będziemy ignorowali komunikaty i dopuścimy do całkowitego opróżnienia baku z roztworem mocznika, po następnym postoju na ekranie komputera zobaczymy informację AdBlue tryb pełzania, co oznacza redukcję maksymalnej prędkości do 20 km na godzinę. Na koniec mała przestroga. Jak podaje instrukcja obsługi tego ciągnika, jazda bez płynu AdBlue z odłączonym systemem albo z wykorzystaniem niespełniającego norm roztworu mocznika pozbawia pojazd homologacji. Dlatego kierowanie takim pojazdem po krajach Unii Europejskiej jest naruszeniem przepisów, które podlega karze. Na dzisiaj tyle. Komentarze są Wasze. Ja życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.